Państwo Renata, Wiesław i Szymon Kowalczykowie są laureatami etapu wojewódzkiego 19. Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w Opolskim. Nazywam się Wiesław Kowalczyk, prowadzę wraz z rodziną swoją 300-hektarowe gospodarstwo. Mamy produkcję kukurydzy, pszenicy i rzepaku. W 1982 roku państwo Kowalczykowie przejęli po rodzicach rolnika 16-hektarowe gospodarstwo rolne o mieszanym profilu produkcji. Przez lata konsekwentnie je powiększali, kupując grunty po PGR, upadłych spółdzielniach rolniczych i od okolicznych rolników. Poza uprawą własnych gruntów świadczą usługi w zakresie oprysków, zbioru zbóż i odkamieniania pól na terenie powiatu namysłowskiego. W celu maksymalizacji plonów i poprawy ich jakości, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów oraz spełnieniu wymogów ochrony środowiska, stosują rolnictwo precyzyjne. Efektywne prowadzenie produkcji rolniczej umożliwia przemyślany podział obowiązków. Uprawa roli i naprawa maszyn to domena pana Wiesława. Sprawami biurowymi, ogrodem i warzywnikiem zajmuje się pani Renata. Syn Szymon odpowiada za wprowadzenie nowinek technologicznych. W konkursie na bezpieczne gospodarstwo rolne bierzemy udział już po raz trzeci. W poprzednich edycjach na szczeblu wojewódzkim zdobyliśmy bodajże trzecie i drugie miejsce. W tym roku jest to pierwsze, więc można powiedzieć, że jest coraz lepiej. Bardzo się z tego cieszymy. Wychodzi na to, że ulepszyliśmy te gospodarstwo na przestrzeni tych lat, zwiększyliśmy bezpieczeństwo i możemy dawać przykład też innym gospodarstwom.